Wielka Brytania. Pierwszy jednocyfrowy bilans od września. Wielka Brytania. 7 zgonów z powodu COVID-19 w ciągu doby. Po raz pierwszy od września 2020 rok. W Wielkiej Brytanii dobowa liczba zgonów z powodu COVID-19 jest jednocyfrowa. Z danych brytyjskiego rządu wynika, że w ciągu minionych 24 godzin zmarło 7 osób zakażonych SARS-CoV-2. Natomiast liczba nowo wykrytych zakażeń 1730, po raz pierwszy od początku września, jest poniżej poziomu 2000. Wprawdzie trzeba pamiętać, że ze względu na opóźnienia w rejestrowaniu zgonów w weekendy, bilanse podawane w niedzielę i poniedziałki są najniższe w tygodniu, tym niemniej obecna statystyka jest niższa nawet od tej z niedzieli wielkanocnej, gdy te opóźnienia były jeszcze wyraźniejsze. Łącznie w ciągu ostatnich 7 dni z powodu COVID-19 zmarło 251 osób. Dla porównania, niespełna 3 miesiące temu, w najgorszym dniu od początku epidemii, w ciągu 24 godzin zarejestrowano 1820 zgonów. Potwierdzeniem poprawiającej się sytuacji jest też liczba wykrytych zakażeń, która jest najniższą od 3 września 2020 roku i pierwszym przypadkiem od 5 września, gdy spadła ona poniżej 2000. Przy czym w odróżnieniu od zgonów, w przypadku zakażeń nie ma w statystykach czynnika weekendowego, a obecnie jest wykonywanych ok. 4-5 razy więcej testów niż było na początku września. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto prawie 4,37 milionów zakażeń koronawirusem, z powodu których zmarło 127 087 osób. Liczba zgonów jest piątą najwyższą na świecie, liczba zakażeń szóstą. Ponad 32 miliony zaszczepionych do soboty, włącznie pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19, otrzymało 32,12 milionów osób, co stanowi 61% dorosłych mieszkańców kraju, a obie, prawie 7,47 milionów, czyli 14,2% dorosłych. W sobotę po raz trzeci z rzędu pobity został dobowy rekord, jeśli chodzi o liczbę osób, którym podano drugą dawkę szczepionki, co jest obecnie priorytetem, otrzymało ją ponad 475 tysięcy osób.